Dzień dobry Państwu. Mamy już 14 ofiar śmiertelnych w całym kraju z powodu zakażenia legionellą. Wszystkie miały choroby towarzyszące. W województwie wielkopolskim od początku roku stwierdzono 17 przypadków zakażenia i dwie osoby zmarły. Gościem audycji jest wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, który zwołał w tej sprawie wczoraj sztab kryzysowy. Dzień dobry Panie Wojewodo. Dzień dobry, witam Państwa. Czy sytuacja jest na tyle poważna, że wymagała w ogóle zwołania sztabu kryzysowego? Tak, bo sztab został, tutaj sprostuję, w poniedziałek zwołany. To jest działanie profilaktyczne, dlatego że sytuacja w Wielkopolsce jest bardzo stabilna i można powiedzieć nie odbiega od normy, jeżeli chodzi o lata minione, więc sztab zwołałem po to, żeby stwierdzić, jaki jest stan faktyczny oraz wprowadzić ewentualnie tam specjalne zalecenia, żeby albo zwrócić uwagę przede wszystkim na to, co należy robić. Panie Wojewodo, jeśli można, to o tych zaleceniach za chwilę porozmawiamy i o nie zapytam oczywiście, ale na początek zapytam jednak, ile mamy obecnie przypadków zakażenia legionellą i w jakim stanie są pacjenci. Czy pan ma wiedzę na ten temat? Tak, te liczby, które pan redaktor przytoczył, one się nie zmieniły, czyli 17 takich przypadków zakażeń od początku roku. W ostatnim czasie to 6 przypadków. Te dwa najgłośniejsze przypadki, które były te w Ostrowie Wielkopolskim, przynajmniej te, które eksponowały media, bo nie mówimy o tym zgonie osoby, która pochodzi z koła. Natomiast co do tych dwóch osób, które trafiły do szpitala do Ostrowa, to wczoraj one opuściły ten szpital w stanie ogólnym dobrym, więc no, pozostałe też do szpitala nie trafiły, tak? Więc ja myślę, że to jest dobra informacja. Czy możemy mówić wobec tego, że mamy jakieś wykryte ogniska zakażeń w Wielkopolsce, czy raczej nie ma takiego tematu? Jeżeli chodzi o ogniska, to nie można absolutnie tego tak nazwać, bo nie ma takich ognisk w Wielkopolsce. To są pojedyncze, rozproszone przypadki, ewentualnie źródła zakażeń. No, mamy okres również wakacyjny, gdzie pewne osoby podróżują po Polsce i nie tylko, więc z jednej strony oczywiście badamy te miejsca, które są bardzo prawdopodobne, że tam doszło do zakażenia, tak jak w przypadku Ostrowskich, które osoby przebywały w jednym z agroturystycznych gospodarstw w Pleszewie. Tam sanepid pobrał próbki, więc badamy. Natomiast też w wypowiedziach też osób, które w szpitalu w Ostrowie się wypowiadały, to też trzeba zwrócić uwagę na to, że jednak wskazywane jest źródło zakażenia klimatyzacja, która była po 3 latach uruchomiona, więc i to dotyczyło właśnie tego małżeństwa. Rozumiem, ale czy tam, kiedy możemy spodziewać się wyników badania tej wody z Pleszewa, czy z tego gospodarstwa agroturystycznego? Około 4 września będą badania. Jakie wobec tego, wróćmy do tego sztabu kryzysowego, no bo jednak dyskutowaliście Państwo, wypracowaliście, rozumiem, jakieś zalecenia. Czy może nam Pan powiedzieć, jakie one są? Jakie decyzje zostały podjęte? Tak, przede wszystkim w pierwszej kolejności też skontaktowaliśmy się z domami pomocy społecznej w całej Wielkopolsce, bo to też jest taka wrażliwa infrastruktura, też i przede wszystkim, jeżeli chodzi o pensjonariuszy tych domów. Tam żadnych takich zakażeń nie stwierdziliśmy. Natomiast no, przede wszystkim to wymagania są określone już ustawowo i w przepisach, które w Polsce obowiązują, więc jeżeli chodzi o instalacje na przykład w szpitalach, no to 2 razy w roku tam te instalacje muszą być badane na obecność ewentualnie legioneli. No, mówimy też o basenach. Ale powinny być, rozumiem, tak? Pytanie, czy są czy ktoś tak, to nie, kontroluje? To jest obowiązkowe. Aha. Oczywiście no, kontrolę przeprowadza sanepid, więc to jest egzekwowane. Tak samo jeżeli chodzi o baseny czy akwaparki, bo przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę, tak, i to powinniśmy też, żeby podkreślać, że
tutaj legionela nie przechodzi z człowieka na człowieka, tak? To jest, osoby zarażają się aerozolom powietrzno-wodnym, tak? Więc przede wszystkim, jeżeli chodzi o dbałość o instalację wodną, ale tutaj, jeżeli chodzi, to kwestia dezynfekcji słuchawek prysznicowych, tak? To też, jeżeli ktoś ma też w domu, ale też w instytucjach takich jak baseny, jacuzzi, to też ta instalacja powinna być używana zgodnie z instrukcją, nie powinno być obniżanej tej temperatury, bo legionella dobrze się rozwija w ciepłej wodzie między 20 a 45-50 stopni, więc też przegrzewanie instalacji jest zalecane w przypadku, kiedy ona była przez dłuższy okres czasu nieużywana. Czy te same przepisy, które obowiązują wobec szpitali, jeśli chodzi o badanie wody, dotyczą na przykład też basenów, no teraz jeszcze wciąż mimo wszystko chyba popularnych? No, baseny są zobowiązane prowadzić praktycznie stały monitoring bakteriologiczny, bo wiemy, że może być to potencjalne źródło również zakażeń. Innych to, zakażeń, nie więc, tylko legionella. No i przede wszystkim przestrzegamy przed korzystaniem z fontan, które też, no powiedzmy sobie szczerze, woda, która tam jest, nie należy do tych najczystszych. A często nawet tutaj Wielkopolanie czy Poznaniacy korzystają z tych miejskich, działających oczywiście. No teraz jest trochę chłodniej, to może rzadziej. Pan też wystosował apel kierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, prawda? Tak, bo tutaj przede wszystkim taki apel, którym akcent jest położony na to, żeby zgodnie z zasadami dokonywać serwisów, tak, serwisów instalacji klimatyzacyjnych tutaj, bo to też to jest bardzo, bardzo istotne. No ale też i te wszystkie instalacje domowe, wodno-kanalizacyjne, tak w przypadku, kiedy nie były przez jakiś czas używane, no to warto je przepłukać, trochę przegrzać, tak żeby ewentualne bakterie usunąć. No teraz mamy coraz częściej w domach również nawilżacze powietrza, niektórzy mają, prawda, czy czyszczenie, czy klimatyzatory, więc faktycznie to ważny apel. Co twierdzą doradcy medyczni, lekarze? Czy możemy się spodziewać wykrycia jakichś kolejnych przypadków legionelli, jeśli chodzi tutaj o nasze województwo? Jak to państwo oceniacie? Jeszcze raz podkreślę, że generalnie można powiedzieć, że sytuacja w Wielkopolsce nie odbiega od normy, czyli od lat ubiegłych, więc jeżeli rocznie stwierdzano w Wielkopolsce 20 parę, kilkadziesiąt takich przypadków, których w wyniku których zakażeń było od 2 do 5 zgonów rocznie, to ta sytuacja również powtarza się w tym roku. Tylko o niej mówimy ze względu na Rzeszów i na Górę. Zdecydowanie jesteśmy bardziej wrażliwi teraz, tak? Ze względu właśnie na to, co się stało na Podkarpaciu, czy w samym Rzeszowie, więc dobrze, że o tym też może mówimy, dlatego, że jednak poprzez te działania może zminimalizujemy to. No tak, oby tak było, zwłaszcza, że te przypadki, o których rozpoczęliśmy rozmowę, 17 przypadków w Wielkopolsce, no to są przypadki od początku roku, a nie w ostatnich dniach czy tygodniach. Ale korzystając z obecności pana w studiu, panie wojewodo, chciałem też porozmawiać o planowanych nowych połączeniach kolejowych tutaj w Wielkopolsce. Wczoraj w pana urzędzie zostały podpisane umowy na wykonanie dokumentacji projektowych na łączną kwotę chyba 31 milionów złotych, tak? Tak, to olbrzymi projekt. Bardzo się cieszę, że ten projekt Kolej Plus w Wielkopolsce się rozwija, bo 5 takich projektów zostało zgłoszonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i dofinansowane właśnie Rządowego Funduszu tego Kolej Plus. I to są wczoraj podpisane 3 umowy na wykonanie tej dokumentacji, która będzie wykonywana przez najbliższy okres 36 miesięcy. Dotyczy to 3 połączeń, z tym w tym 2 to są rewitalizacja, jedna budowa połączenia.
osobiście bardzo cieszę się, że nabiera tempa też projekt Międzychód Szamotuły, z racji tego, że to jest też linia kolejowa, zresztą podobnie jak Gostyń-Śrem, od 95 roku nieczynna. Mhm. Bardzo duże oczekiwania są społeczne, jeżeli chodzi o połączenie kolejowe właśnie mieszkańców Międzychodu, ale też nie tylko Międzychodu, ale okolicznych miejscowości. Tym bardziej, że tak jak to wczoraj wybrzmiało, również liczymy na to, że ta linia dalej będzie poprowadzona na zachód do Lubuskiego, mhm. i też będzie w perspektywie możliwe połączenie Międzychodu z Gorzowem, więc i w konsekwencji Gorzowa z Poznaniem. Więc za to jest likwidacja tych wykluczeń komunikacyjnych, które od lat, połowy lat 90. dotykają jednak miejscowości mniejsze, również w Wielkopolsce. No, jak ważne są te połączenia kolejowe, to wiedzą najlepiej mieszkańcy właśnie tych mniejszych miejscowości. Przypomnę może, proszę Państwa, że w ramach tej rewitalizacji cztery linie zostaną nimi objęte. To jest Międzychód Szamotuły wspomniane, tak? Śrem, tak. Czempin, Gostyń, Konkolewo oraz Szanków, Wągrowiec, a także no, budowa nowej trasy. To jest na linii Konin-Turek, tak? Tak, to jest budowa nowej trasy Turyn. Mhm. I proszę Państwa, to jest też ciekawe, bo wczoraj to jest tylko ta umowa wstępna na wykonanie dokumentacji, ale całość projektów jest w regionie, opiewa na łączną wartość 2 miliardów 200 milionów złotych i 200 kilometrów nowych dróg kolejowych, więc linii kolejowych, więc możemy chyba z tego powodu się cieszyć. Był pan wczoraj też w Szamotułach, panie wojewodo, tam ma powstać nowe integracyjne przedszkole. Tak, to kolejna taka inwestycja samorządu, w tym przypadku Szamotulskiego, ale z Rządowego Funduszu Polski Ład, programu inwestycji strategicznych, właśnie często samorządy korzystają z tego funduszu, aby wybudować przedszkole. To tak ma to miejsce w Szamotułach, gdzie budowa już ruszyła. No, projekt jest na naprawdę imponujący, 10-oddziałowy, ponad 200 dzieci tutaj będzie mogło się tutaj przebywać, aby w tym przedszkolu, to z jednej strony, a z drugiej strony patrząc już szerzej. 7 milionów chyba do finansowania. 7 milionów do finansowania, tak? Tutaj było z Rządowego Funduszu Polski Ład, ale właśnie też z Polskiego Ładu korzystają inne samorządy na wybudowanie właśnie przedszkoli. To na przykład w gminie Kwilcz czy gminie Chrzybsko Wielkie. Także bardzo to jest elastyczny program, ale to też, żeby bardzo oczekiwane społecznie są inwestycje. To na koniec jeszcze pytanie. Co ma pan wpisane do końca tygodnia w kalendarzu? Jakie zadania przed wojewodą wielkopolskim? Ten tydzień jest też troszeczkę rocznicowy, bo 31 sierpnia mamy rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. 1 września rocznicę wybuchu II wojny światowej, no i jeszcze nowy tygodniu, początek roku szkolnego pewnie też. Tak, więc kalendarz jest bardzo, bardzo bogaty. No, w weekend jeszcze trwają dożynki, na które też bardzo chętnie się wybieram, więc na pewno tych aktywności nie zabraknie. A wojewoda wielkopolski Michał Zieliński znajdzie się na listach kandydatów do Sejmu? Będzie walczył o miejsce w Sejmie, w Senacie? Nie, no na te decyzje jeszcze musimy chwilę jeszcze poczekać. Oczywiście no, wszyscy też, żeby czekamy na ogłoszenie tych list, więc... To nastąpi dziś lub jutro, więc pewnie coś już pan wie. Uh-huh. Coś pan powie? Nie, nic nie wiem, to kierownictwo partii będzie decydować. Ale nie wykluczone. Kierownictwo partii będzie decydować. Rozumiem, dobrze, to na tym my zakończmy. Bardzo dziękuję, panie wojewodo, za przybycie do studia i za znaleziony czas, za rozmowę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, miłego i dobrego dnia.